Tommy Andresen, czyli jeden z głównych twórców Ninjago, na swoim Twitterze poinformował nas o tym, że ponownie obejrzał ostatnie odcinki 16 sezonu Ninjago. Dalej pisze, że został uderzony, jeśli tak to w ogóle można przetłumaczyć. Mówi on także o radości, bólu, dumie i smutku, które się po prostu pomieszały w tych ostatnich odcinkach, więc właśnie tego możemy się tam spodziewać. Dalej jeszcze pisze, że jest pewien, że nie chcieli tego wszyscy, ale przynajmniej on to chciał, no jest zadowolony z wyborów, które dokonali, chociaż były one trudne. No i co może znaczyć to, że nie wszyscy to chcieli? Zanim jednak zaczniemy, po prostu zachęcam was do subskrypcji, bo to was nic nie kosztuje, no a mnie motywuje do dalszej pracy. Zostawcie jeszcze koniecznie łapkę w górę, tak z 1000 byłoby fajnie. No i dziękuję jeszcze wszystkim wspierającym i już przechodźmy do dalszej części. Więc osobiście pierwsze, co mi się nasuwa z tym, że nie wszyscy by to chcieli, to śmierć jakiejś postaci. Chyba już rok temu Tommy Andresen udostępnił taki krótki fragment scenariusza 16 sezonu Ninjago, w którym była przedstawiona jakaś walka, no i tam walczył Mistrz Wu z kilkoma złoczyńcami. I wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy w ogóle, o co chodzi, ale teraz już można domyślać, jacy to są złoczyńcy. I wtedy pojawiła się teoria, że może Mistrz Wu przegra tą walkę i coś mu się stanie, no, czyli po prostu umrze. Więc jedną z opcji jest właśnie śmierć Mistrza Wu. Może te finalne poświęcenie się dla krainy Ninjago, bo jednak on wytrenował tych ninja i tak naprawdę to dzięki jemu jeszcze Ninjago stoi w jakimś sensie, więc fajnie by było, gdyby faktycznie Mistrz Wu się poświęcił. Chociaż, no nie wiem. Wiemy, że 16 sezon będzie zakończeniem obecnej historii, więc moim zdaniem nie zaszkodziłoby to za bardzo, no bo raczej Mistrza Wu i tak nie zobaczymy w tej nowej serii, w tej nowym serialu, więc gdyby tak zakończyć jego historię, to moim zdaniem nie byłoby to wcale złe. Tommy Andresen także pisał o smutku, więc faktycznie może coś się bardzo złego wydarzyć, no albo po prostu ninja będą przez jakiś moment w przerąbanej sytuacji. No i szczerze wam powiem, że tutaj może umrzeć każdy bohater tak naprawdę może zginąć, nawet jakiś antagonista, no ale też może być tak, że moje przeczucia w ogóle nie będą trafne i nikt nie zginie. Szczerze wam powiem, że jestem gotowy na wszystko. Cokolwiek się wydarzy, będę raczej z tego zadowolony. Po prostu chcę, aby Ninjago miało godne zakończenie, tą jedną ostateczną walkę i śmierć jakiejś postaci moim zdaniem tylko doda do tej walki. No ale inne rzeczy też mogą się wydarzyć, więc piszcie koniecznie w komentarzu, co według was oznacza to, że nie wszyscy tego chcieli. No bo ja za dużo pomysłów na to nie mam, nie będę się z wami oszukiwał. No ale co, nie mogę się już doczekać tego finału po prostu, tych ostatnich odcinków. Miejmy nadzieję, że pojawią się jak najszybciej. No i co, zachęcam was jeszcze do obejrzenia rankingu wszystkich zestawów z Ninjago. O tutaj.